To jest w ogóle bardzo, powiem Ci, Arturze, zawiła rzecz, bo jak tak przeglądam różne media, w różnych mediach różnie piszą i naprawdę, no... No powiem Ci, że kapitał ma znaczenie, kto za tym medium stoi. Tak, jak będzie po polsku, tak, proszę Państwa, napisane, ale wiemy, że ten kapitał jest za odry, to na pewno tam będą peany na część Unii Europejskiej, o czym też powiemy, bo oni nie dość, że nam będą chcieli w UE dawać pieniądze, to jeszcze będą nam podpowiadali, a w zasadzie nakazywali, co mamy kupić. Jakaś centralna edukacja, jakieś centralne, powiedzmy sobie, Ministerstwo Zdrowia w postaci chociażby Światowej Organizacji Zdrowia pewnie, która będzie pretendowała do tego, żeby partycypować tam w tych wszystkich rzeczach. Uważam, że to może być z całym szacunkiem dla tych instytucji, bo jak przeczytamy WHO standardy edukacji seksualnej, to się włos na głowie jeży, tak? Wielu znawców tematyki mówią, że jeżeli zrobi się takie wrzutki medialne, to ludzie się mają tym zająć, a oni zupełnie będą robić coś innego, tak? I to, co trzeba powiedzieć, że dziwię się, nie jestem z wykształcenia lekarzem, no ale wystarczy, proszę Państwa, jako człowiek mam prawo wypowiadać swoje zdanie. Kiedy przejrzę wiele dokumentów zacnych, to dziwi mnie fakt w ogóle nazwania in vitro metodą leczenia niepłodności. No. Ekipa tak zwanej demokratycznej opozycji załatwiła sprawę. No tak, ale zastanawiam się nad tym, jak załatwili sprawę, jak jeszcze oficjalnie na przykład nie są, prawda, tymi, którzy decydują o losie Polski. Jeszcze tam nikt nie jest premierem, prezydentem, ale już mają, przepraszam za słowo prezydent, ale już mają sukces. Pytanie jest zasadnicze, no dlaczego my nie możemy na przykład kupić taniej tych wiatraków, no właśnie, no. Ale jeszcze jest jedna rzecz, spoza kraju Unii Europejskiej. Na przykład z takich Chin, może koreańskie są dobre, a być może Amerykanie mają dobre technologie, prawda? Może nie robią wiatraków. I to jest jeszcze, zobacz, mówią o tym, że mamy wolność, tak? No co to jest za wolność, której mówi się dokładnie, macie pożyczkę, ale kupujecie to. Witamy Państwa bardzo serdecznie w drugim odcinku naszego programu Subiektywny Przegląd Tygodnia. Witam Państwa Artur Dąbrowski i Artur Broncel. No to co? Teraz czołóweczka. No to zaczynamy czołówką. Proszę Państwa, zaczynamy od tematu takiego międzynarodowego, ale jakże bardzo naszego tutaj przyziemnego, głosowanie w Parlamencie Europejskim. Państwo już wiecie, różne media już tutaj donosiły, Parlament Europejski dał światło zielone do dalszych prac nad zmianami w traktatach unijnych. Czym to pachnie? No to jest w ogóle bardzo, powiem Ci, Arturze, zawiła rzecz, bo jak tak przeglądam różne media, w różnych mediach różnie piszą i naprawdę, no... No powiem Ci, że kapitał ma znaczenie, kto za tym medium stoi. Tak, jak będzie po polsku, proszę Państwa, napisane, ale wiemy, że ten kapitał jest za odry, to na pewno tam będą peany na część Unii Europejskiej, o czym też powiemy, bo oni nie dość, że nam będą chcieli w UE dawać pieniądze, to jeszcze będą nam podpowiadali, a w zasadzie nakazywali, co mamy kupić. O tym też powiemy. O tym zaraz powiemy, tak, właśnie. Ale tak pokrótce przybliżymy Państwu, o co chodzi w całym tym zamieszaniu z tymi traktatami. Oczywiście Unia potrzebuje reformy, to chyba zgodzi się Artur, prawda? No z całą pewnością, no. Tylko że zwróć uwagę na jedną rzecz. Może nawet nasi widzowie niekoniecznie się muszą interesować i polityką, ale oni chcą dotrzeć do jakichś źródeł, które racjonalnie im wyłożą, dlaczego w Unii jest tak, jak jest i dlaczego ciągle gdzieś tam dochodzi do jakichś sporów. I zauważ, że o ile na początku mieliśmy świetne założenia Unii Europejskiej, nie dlatego, że trzy osoby, prawda, Włoch, Francuz i Niemiec zdecydowali się powołać do istnienia taką wspólnotę, opartą na pewnych regułach, zasadach, normach, ale w pewnym momencie jak gdyby ta Unia Europejska porzuciła ten pierwotny swój wzór, idąc w zupełnie innym kierunku. Miała to być zupełnie inna wspólnota. Już nie mówię o jakichś tam wartościach chrześcijańskich, katolickich, ale mówię o Europie wspólnoty państw. Tak, właśnie. I nagle się okazuje, że wyrasta nam coś bardzo ważnego, proszę Państwa, do zapamiętania, do gdzieś tam wyszukania, manifest z Ventotene. To tam właśnie między innymi czołowa taka postać Altiero Spinelli
wpadli na pomysł, że jednak dlaczego jest tyle zła w Europie i również na świecie? Dlatego, że no istnieją państwa narodowe. Wobec tego trzeba było powołać coś na wzór Stanów Zjednoczonych Europy. I panowie napisali na wyspie Ventotene właśnie ten traktat, który mówi o tym, że świetnie byłoby mieć wojsko, ale europejskie, prawda? Wyobraźmy sobie, z całym szacunkiem dla naszych przyjaciół zza Odry, ale wyobrażasz sobie potomka któregoś z generałów Prusaków, już nie będę drążył kwestii, że... No, był że tutaj jego... ambasador takiego jednego potomka, prawda? Tak, 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 ale już nie będę drążył tam, bo pod Grunwaldem to byli, jeżeli dobrze pamiętam, krzyżacy, a nie zakon szpitala Najświętszej Maryi Panny domu niemieckiego, tak? To jest pierwsza kwestia. Później byli oczywiście Prusacy, byliśmy w pruskim zaborze, ale jest jeszcze jedna rzecz, no naziści jacyś tam enigmatyczni też coś ponoć Warszawę zburzyli, nie wiem czy słyszałeś na ten temat, i napadli na Polskę. I właśnie chodzi mi o to, że zawsze gdzieś tam w tle był demontaż państw narodowych i teraz wracając do tej istoty rzeczy, no wyobraź sobie, że potomek kogoś, kto kiedyś krzywdził Polaków, krzywdził Rosjan, Białorusinów, Ukraińców, nie neguje tego, że ten człowiek żyje gdzieś wzorowo, tak, ale no Niemiec staje na czele armii, prawda? No ale wiesz, Arturze, ale no jesteśmy jednak wspólnotą w Unii Europejskiej i no to jest nieuniknione, żeby pewne kwestie wspólnie podejmować, więc ja ci powiem, że ja bym nie miał nic przeciwko temu, żeby wojska tu były unijne, nie wiem, trochę niemieckich, trochę tam, nie wiem, no, a co wtedy z wojskami amerykańskimi, które stanują z siłami to. NATO? I tak? Właśnie tutaj są pewne kwestie bardzo ważne do rozwiązania, co właśnie z wojskami amerykańskimi, bo jeśli Amerykanie się wyniosą z Europy, no to może być niebezpiecznie później, nie? Bo wcześniej czy później te państwa europejskie się poróżnią. No Unia, moim zdaniem, na jakiś czas potrwa, ale to nie jest byt, który by się ostał. I pytanie, czy to nie będzie kiedyś tak, jak było w dawnej Jugosławii, prawda? No jak w dawnych Jugosławii, jak w dawnych Sowietach. Zwróć uwagę, te nasze tendencje ciągle gdzieś tam również w literaturze były, że my szukaliśmy pomocy u wielu narodów, ale rzadko te problemy rozwiązywaliśmy sami we własnym gnieździe. Wolna, suwerenna Polska, czy ona będzie wtedy miała znaczenie, tak? Jeżeli przymiarki będą do tego, że powoła się coś na wzór ministerstwa europejskiego do spraw edukacji. No to pytanie, co i jakie kompetencje będzie miało takie ministerstwo w Polsce? Czy ono będzie realizowało agendę, prawda, tych wytycznych, które będą, przepraszam, na modłę właśnie lewicową, bo o tym też trzeba powiedzieć, że Unia Europejska w obecnym kształcie jest niczym innym, jak po prostu no, tym dyktatem lewicowym, ponieważ no, oni nie przyjmują innych argumentów. Zwróć uwagę, no, w Konstytucji i w ogóle w tym całym mówieniu o Unii Europejskiej mamy starożytność i dorobek oświecenia. Chrześcijaństwo nie wniosło nic. Dla nich tych wartości nie było, mimo że namacalnie nawet taki ktoś jak Spinelli widział pewnie Rzym, Watykan, z pewnością był gdzieś w jakichś kościołach, które wybudowano w tym czasie, w tym ciemnym średniowieczu. Być może nawet skończył jakiś uniwersytet, którego idea sięga średniowiecza. I co jest jeszcze, mówię, najbardziej istotne i ważne, że to wydaje się nam zabierać pewne kompetencje państw narodowych, tak? Czyli ktoś chce, kogo ja nie wybieram, jakiś Belg, jakiś Niemiec, na którego nie mam wpływu, jakiś Francuz, prawda, dla którego Polska jest krajem po prostu zupełnie abstrakcyjnym, powiedzmy sobie szczerze, będzie decydował o tym, co ja robię w kraju. Ale nie do końca tak w założeniach ma być, bo ma być, już po zmianach traktatów oczywiście, ma być wzmocniona rola Parlamentu Europejskiego, czyli po prostu wybieramy do Parlamentu Europejskiego naszych przedstawicieli, no i tam dopiero oni decydują, co i jak. No ale właśnie, ale zwróć uwagę, że również wybraliśmy my naszych przedstawicieli, ale przez szereg ostatnich 4 lat ciągle słyszeliśmy, że my mamy tutaj jakiś reżim kaczystowski, tak?
No, ale wiesz, ale to była w ogóle, to było nadawanie z Polski. Również, tak, no. Tak, ale chodzi mi o tą jedną kwestię. Uważam, że wrócić trzeba do idei, do źródeł Unii Europejskiej, tak? Ponieważ jeszcze trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że Unia Europejska, oprócz tego, że mają piękne i wspaniałe plany, Europa jest najszybciej starzejącym się kontynentem na świecie. Więc czy uda się wcielić te rzeczy, które gdzieś tam sobie panowie poukładali? Tylko jeszcze raz mówię, że tam niestety w tych propozycjach występuje ten manifest z Ventotene i oni to zaproponowali tak otwarcie, że jak gdyby modelowym przejściem zmian tych ma być ta myśl socjalistyczna, więc widzimy, że to z góry szykuje się nam jakaś rewolucja, tylko oczywiście nie na wzór w Sowietach, w Związku Radzieckim czy w Rosji, powiedzmy tak szczerze, tylko taka rewolucja, która ma zmienić mentalność, państwa narodowe mają iść na bok, jakaś armia europejska o rekrutacji, do której, no ja wiem, że na tym etapie nie są w stanie nic powiedzieć, ale jakaś centralna edukacja, jakieś centralne, powiedzmy sobie, Ministerstwo Zdrowia w postaci chociażby Światowej Organizacji Zdrowia pewnie, która będzie pretendowała do tego, żeby partycypować tam w tych wszystkich rzeczach. Uważam, że to może być z całym szacunkiem dla tych instytucji, bo jak przeczytamy WHO standardy edukacji seksualnej, to się włos na głowie jeży, tak? I oni będą chcieli wprowadzać ideologię gender, oni będą chcieli wprowadzać marksizm kulturowy, bo o tym mówi właśnie ta treść. Proszę Państwa, kolejny temat, który rozgrzewa polityków w Sejmie, to oczywiście in vitro i na ten temat troszeczkę sobie powiemy. My chcemy tą atmosferę ostudzić, oczywiście no, nikt nie przekona przekonanego, nikt nie przekona osoby, która uważa, że jej racja jest najmojsza i mojsza niż twojsza, klasyk filmowy. Ale zwróćmy uwagę Państwo i zwróćmy uwagę my, że tak naprawdę słyszeliśmy wiele obietnic. Nie wiem, czy wiesz, dziś jadąc właśnie do studia, przesłuchiwałem sobie rozgłośnię radiową i jeden z widzów zadzwonił i zapytał się, czy właśnie w ramach tworzonego być może już rządu przez pana Donalda Tuska zostanie zrealizowany ten postulat, że za wizyty domowe u lekarza będziemy mieli zwrot pieniędzy. A bo to jest bardzo ciekawa w ogóle inicjatywa, to trzecia droga chyba miała. Tak, właśnie. No i teraz robi się taka błoga cisza. Zobacz, że politycy nagle podpuścili nas w takie maliny. Będziemy walczyć o Polskę, nie? No walczą o Polskę, mają różnego rodzaju wizje polskości, Polski i wiedzą dobrze, że ta kwestia wywołuje emocje. Nie ma projektów gospodarczych, jakichś ekonomicznych, jakiejś rzeczy związanej chociażby z rozwojem naszego państwa, jakieś rzeczy konkretne i nagle pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, to będzie in vitro, może jeszcze aborcja do tego miesiąca, do którego pozwoli PSL, tak, prawda? Tak. I teraz jest takie kluczowe pytanie. Po co się to robi? Bo wielu znawców tematyki mówią, że jeżeli zrobi się takie wrzutki medialne, to ludzie się mają tym zająć, a oni zupełnie będą robić inne coś rzeczy, innego, tak? I to, co trzeba powiedzieć, że dziwię się, nie jestem z wykształcenia lekarzem, no ale wystarczy, proszę Państwa, jako człowiek mam prawo wypowiadać swoje zdanie. Kiedy przejrzę wiele dokumentów zacnych, to dziwi mnie fakt w ogóle nazwania in vitro metodą leczenia niepłodności. Właśnie, no. Znam dzieci poczęte taką metodą, to bez dwóch zdań. Znam też troskę wielu organizacji, powiedzmy sobie, czy pro-life, Kościoła rzymskokatolickiego, innych jakichś tam wspólnot chrześcijańskich, czy w ogóle lekarzy, którzy mają jakieś takie obiekcje moralne co do tego faktu, bo bardzo, no nie jesteśmy w stanie powiedzieć też, moi drodzy, wszystkiego tak naraz, tak? I nie chcemy tego czasu przegadać, bo to jest bardzo obszerny temat, ale zawsze było to pytanie w medycynie o moralność, czyli tutaj było to zapytanie o te zamrożone zarodki, co z nimi, jak je przechowywać, jak je, niektórzy lekarze mówią wprost, załóżmy, zaadoptować. I teraz znów o co w tym wszystkim chodzi? Zauważ, że lewica znów narzuciła swoją narrację, że oni mają tylko rację na temat pojęć, tak? A to, że oni psują te pojęcia, to już jest swoją drogą, co do nazewnictwa rodziny, czucia się kobietą, czucia się mężczyzną. I ile w tym emocji jeszcze przekazują, tak, 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 tak. I teraz zauważ,
że nagle jest taki temat. I teraz jest, proszę Państwa, zgadzam się z tym i myślę, że Ty też, Artur, się z tym zgadzasz, że no, wielką tragedią dla rodziny jest nieposiadanie dziecka. Tak. To jest dramat. I temu człowiekowi trzeba pomóc. Ale zauważ, że przede wszystkim koszty metody in vitro są totalnie drogie. Wobec tego, na co wpadli lewacy na pomysł? Na taki pomysł, żeby przerzucić to na podatników. Czyli, proszę Państwa, no rząd, jeżeli mówi jakikolwiek, że ma pieniądze, no to ta, naprawdę ich nie ma, bo on ma pieniądze podatników. Ale z tego in vitro to nawet jest, no, w skali kraju to jest znikomy przyrost, prawda? Tak, 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 ale chodzi mi o jedną kwestię, że zobacz, zaraz wielcy z wielu koncernów mówią o promocji, prawda, pomocy człowiekowi, mimo że produkowali na przykład różnego typu, nazwijmy to, produkty, jakieś rzeczy do które zabijały ludzi w czasie II wojny światowej, ale zwróć uwagę na jedną rzecz. Błoga cisza na temat tego, że istnieje inna metoda leczenia niepłodności, jaką jest naprotechnologia. No właśnie, powiedzmy, dlaczego się o tym w ogóle nie mówi? Dlatego, że wydaje mi się, że według twórców, promotorów tej metody, ona jest po prostu metodą, po pierwsze, bardziej skuteczną, to jest raz, ale to nikogo nie interesuje, że to jest bardzo skuteczna. To jest metoda, która mniej... Kasy nie daje. Mniej kosztuje, tak? I mamy zupełnie inne efekty. Tu nie chodzi o to, żeby widzieć jakieś osoby, które mają odmienne zdanie na temat, załóżmy, in vitro. Ale tak? Żeby stanąć w prawdzie po prostu, tak, nie? Bo to nie chodzi o to, że ktoś wyjdzie i powie, że rodzice, którzy nie mają dziecka, chcą je mieć za wszelką cenę. My nie wiemy, bo ja znam kilka osób, które tą metodą rzeczywiście mają dzieci. W większości mówiły mnie o tym, że nie chciałyby jeszcze raz tej procedury przechodzić. Kochają te dzieci. Tak? Tutaj nie chodzi o to, że zaraz lewacy mówią, że gdzieś tam ktoś ponoć powiedział, najprawdopodobniej niemowa głuchemu to szepnął, wiesz? Że tak się stało, że to dziecko nie ma duszy. To jest, proszę Państwa, nieprawda. Takich rozmów nigdy nie było, a wiemy, że ci z lewicy no, zawsze mają bujną wyobraźnię. Ale są jeszcze inne przeszkody. Nie wiem, czy znany jest Ci taki człowiek o nazwisku Karbat, Holender, bardzo zacny lekarz, zajmował się metodą in vitro i w tej Holandii tak pięknie działał, że przyczynił się do tego, że z jego nasienia, że tak powiem, używając jego języka, powstało aż 49 dzieciaków. No to jest bardzo płodny. No bardzo płodny lekarz, tak? Pana poniosła wielka fantazja, tak? Proszę Państwa, to nie chodzi o jakieś tam czynności, mówię jeszcze istotne i ważne. Nie chciałbym, powiedzmy sobie, podważać jakichś opinii lekarskich, ale chodzi mi o jedną kwestię. Artur, zauważ, dlaczego akurat tyle mówili o gospodarce, tyle mówili o rozliczeniach, tyle mówili o tym, że trzeba przemodelować ten typ gospodarki, prawda, sprzedać Orlen, już pewnie są tak, chętni. Tak. I w tej materii jest błoga cisza. Być może poza tym, kto ma być premierem, kto ma być, jakimś tam podsekretarzem stanu, trwają już debaty na temat tego, kto gdzie pójdzie do jakiej spółki, tak? No tak, a tutaj mamy wrzutki takie, które nas mają denerwować po prostu, emocjonować. Tak. Możecie Państwo mieć inne zdanie na temat in vitro niż ja. Ja to zdanie mogę uszanować, prawda? Czy jak Artur, czy jak ktokolwiek inny z naszych znajomych. Możemy się różnić w tej materii, ale nigdy to nie może nas rozgrzać do takiej temperatury, że politycy będą się nami pięknie bawić, a proszę Państwa, później jeżeli chodzi o koszty, które uzyskują w różnego rodzaju spółkach, w różnego rodzaju inicjatywach, różnego rodzaju projektach, no są tak potężne, że będziemy słyszeć i czytać w niejednej piątej czy dziesiątej gazecie, że tutaj mówił, prawda, o in vitro, że trzeba wspierać rodziny, a będzie podejmował takie decyzje, które będą zubażały rodziny. Na przykład przecież był taki dylemat, że zniesiemy 500+, prawda? No zabierzemy, tak? Czyli z jednej strony jest troska o dziecko, z drugiej strony zabierzemy to, nie damy tego. Kolejny temat, proszę Państwa, no jest zgoda Komisji Europejskiej na 5 miliardów euro
zaliczki dla Polski, więc jednak ekipa w tak zwanej demokratycznej opozycji załatwiła sprawę. No tak, ale zastanawiam się nad tym, jak załatwili sprawę, jak jeszcze oficjalnie na przykład nie są, prawda, tymi, którzy decydują o losie Polski. Jeszcze tam nikt nie jest premierem, prezydentem, ale już mają, przepraszam za słowo prezydent, ale już mają sukces. To no tak, jest... to tak jak Prawo i Sprawiedliwość no, pokazywało się z tymi billboardami 750 miliardów, nie? Co też niby komisja się zgodziła, już wszystko mamy, akcja zrobiona, nie wiadomo, no, cuda niewidy miały być za te pieniądze zrobione, a potem był po prostu figa z makiem pokazana. A tutaj jest podobna historia, tylko że z zaliczką, no nie? No tak, ale teraz tak się zastanawiam, jak tam poszperałeś w mediach, to na co ta zaliczka ma pójść, to jest coś ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Na transformację energetyczną, zakup na przykład wiatraków, na przykład od Siemensa. A, no właśnie, ale znów poczekaj, niech ja się zastanowię, może państwo też nam podpowiedzą w komentarzach. Siemens to jest taka firma skąd? No właśnie, chyba od naszych przyjaciół zza Odry, nie? No, nasi przyjaciele, którzy całą naszą historię, którą nam Unia Europejska by chciała napisać od nowa w podręcznikach z pewnością do historii Unii Europejskiej, no jak widać, no Siemens też się ładnie wpisał w latach 33, proszę państwa, 1933-1945, ale to już zostawmy to na boku i proszę nie mieć mnie za człowieka, który jest antyniemiecki, ale pytanie zasadnicze, no dlaczego znów nie od kogoś innego? Ja to miał jeszcze inne pytanie. Skoro to KPO, to są pożyczki, no z tych 5 miliardów 500 milionów ma być bezzwrotnej takiej dotacji, a 4,5 miliarda, no pożyczki, nie? Skoro bank ci daje kasę, bierzesz pożyczkę w banku, no to bank ci nie pyta, na co ty tam będziesz sobie przeznaczał, ty robisz z tym, co chcesz, prawda, i płacisz raty, więc tutaj powinno być tak samo, a tutaj bierzemy pożyczkę, płacimy, ale nie możemy przeznaczyć na to, co chcemy, tylko oni nam mówią, że masz to na transformację energetyczną, tu kup wiatraki, może tu już zaproponują, może z tej firmy, bo oni przodują, mają technologię, to sprzedadzą i tak dalej. A skądinąd tutaj wiem, szperając w mediach, że Siemens ma problemy duże finansowe i akurat tak się składa, że żeby utrzymać płynność, to te 4,5 miliarda by pasowało im. No to masz, powiem ci szczerze, tak. Chyba odpowiedź jest jasna i czytelna, tylko że jeżeli jest się takim, przepraszam, żebrzącym przed tym wielkim majestatem rządzących, prawda, w Unii Europejskiej Niemców, no to pytanie jest zasadnicze. No dlaczego my nie możemy na przykład kupić taniej tych wiatraków, ale jeszcze jest jedna rzecz, spoza kraju Unii Europejskiej. Na przykład z takich Chin, może koreańskie są dobre, a być może Amerykanie mają dobre technologie, prawda? Może nie robią wiatraków. I to jest jeszcze, zobacz, mówią o tym, że mamy wolność, tak? No co to jest za wolność, której mówi się dokładnie, macie pożyczkę, ale kupujecie to. No to jest tak, jak ja bym wszedł do kogoś z państwa domu i powiedział, ten segment, ten telewizor jest do usunięcia. Państwo musicie je kupić w sklepie i się okazuje, że to jest sklep Artura. Ale może, wiesz, wolność polega na tym, że przedstawiłem ci kilka ofert, nie, na przykład, i ty sobie w ramach tej oferty możesz wybrać. No tak, ale zwróć uwagę, że to jest właśnie to, w jaki sposób się to pokazuje. Nie dość, że te pieniądze są, bo to też trzeba powiedzieć, to jest też pożyczka, którą... Wspólny dług po prostu. No oczywiście. I to przechodzi na nas, na nasze dzieci, na nasze wnuki. Znaczy nie daj, Panie Boże, żeby to przeszło. No ale raczej przejdzie. No tak, tak, tak. A potem w razie, gdyby były problemy, no to co mamy zrobić? Przyjdzie komornik i co, zabierze nam, tak jak mówiliśmy w poprzedniej odsłonie, może nam weźmie to, co jest pod lasem, nie, jakieś tam podgrzybki nam powybiera, albo borowiki szlachetne, nie? To tak nie może być, to jest po prostu no, sytuacja, powiedzmy sobie szczerze, komiczna. My przestańmy być takimi petentami, tylko że naprawdę no, cieszymy się z wszystkiego, co otrzymujemy, tylko no, godności potrzeba. Jeżeli Unia jest równa i w tej, to co jest w ogóle, to słowo jest piękne, jeżeli chodzi o lewicową nowomowę. Równość, nie? Równość, tak. Wszyscy dostaną wszystko, a reszta dostanie... Mówiąc kulturalnie, wracając jeszcze do tego głosowania w Parlamencie Europejskim, wyczytałem też w mediach, że
Parlament Europejski tam głosował nad różnymi poprawkami, no i jedne odrzucał, drugie przyjmował i tak dalej. I pomysłodawcy mieli tam w tym dokumencie zmian traktatowych zapisane równość płci męskiej i żeńskiej. A podobno przegłosowano poprawkę, że równość w ogóle płci. Czyli pewnie chodzi o te 60 czy ileś, nie? Tak, tak, ale to jest, mówię, ta kwestia, no nie wiem, jak mógł im przejść w ogóle jeszcze wyraz wiatrak, no bo tutaj też jest bardziej określenie męskie niż no może to... wiatraczki trzeba było... Powiem ci, że mnie strasznie denerwują właśnie ta nowomowa w tych, to w znanych bardzo, no wielkich mediach polskich czy polskojęzycznych, aby to nie nazwać. Ministerka. Będzie na przykład z Częstochowy, że prawdopodobnie będzie ministerka. Mhm. Albo ministra. Ale słuchaj, to ci zadam pytanie. Ja bym zadał takie pytanie, Artur. Najpierw powiedzmy sobie o mężczyznach. Jak nazywa się zawód mężczyzny, który robi, prawda, progi do samochodu, karoserię? Blacharz. No blacharz. A kobieta, no która by wykonywała ten sam zawód? No to blacharka. No i to jest już znów wyraz, który ma inne konotacje. Bardzo, proszę Państwa, niebezpieczne. To jest taka dobra publikacja, że wszystko zaczyna się od psucia pojęć, nie? Polityczka, nie? Potem zwracajcie się do mnie, tak jak mówimy w tych zaimkach, ono jego, prawda, kto z kim, za co i za ile, na przykład, już to jest takie... To tak zwane potworki językowe. No. Tak, i tu trzeba powiedzieć, że znów, no czemu to służy? Właśnie ma być neutralny jakiś tam język, no proszę Państwa, na jaką modłę? Znów, no lewicową, tak? To jest tak samo, mówię jeszcze raz, wymagają od nas tych rzeczy, wymagają wiatraczek i wiatraków, mamy je kupować od Niemców, mamy brać z Zachodu nowomowę lewicową i tak naprawdę zobaczcie, że to nas wypukuje z jakiejś takiej własnej tożsamości, tak? A jestem Polakiem, mam polskie obowiązki, tak? Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia w przyszłą niedzielę w samo południe. W samo południe i mam nadzieję, że wtedy już coś będziemy wiedzieć na temat rządu, nie? Tak, właśnie. No tak, bo to 13 ma być powołane. Tak, no 13 bardzo ważna data, tak. Którą już dzisiaj też się w mediach komentuje. Do usłyszenia, do zobaczenia.